90% odpowiedziało, że oni nie chcą współpracować, bo ja chcę sam decydować za siebie. Chcę sam decydować, nikt nie będzie mi mówił, jak mam produkować, co mam produkować, kiedy, komu sprzedawać. Ja wolę sprzedać na rynek hurtowy. Tutaj zaczepiam też rynek hurtowy, o którym będziemy dalej mowa. Jak to teraz jest? Bo mówimy, że mamy niskie tutaj, niski poziom zorganizowania, bo grupy nie działają, a to jednak z zakupnicy nie chcą współdziałać? Jak to? Czy wiem, że nie może tutaj pan poseł odpowiedzieć za wszystkich producentów, no ale jednak jakiś ten pogląd myślę. Ja pytanie pomocy życzę. Jeszcze raz, w jakich latach to badanie było? Badania były prowadzone lata 2011-2012, druga połowa roku. Wiem, że to jest kilka lat temu, aczkolwiek to nie było już świeżo po wprowadzeniu tutaj życzenia. Były powtórzone w 2017. Ja nie w 2017 sama prowadziłam te badania, więc... Ja nie chciałbym tych... tej dyskusji jeszcze bardziej zaopniać, ale ja myślę, że gdyby dzisiaj takie badania zrobił, to wskaźnik byłby bliski 90%. To jest moja ocena. Dzisiaj byłby taki wskaźnik. Z tych powodów, o których rozmawialiśmy, gdzie te błędy zostały popełnione, to czy są popełniane, to jest materiał na oddzielne seminarium. To nie da się tego w kilku zdaniach powiedzieć nawet to, co próbowaliśmy zrobić, bo przyczyn jest cała masa. Ja mogę tylko powiedzieć, jak moja grupa została uznaną organizacją, my też się na wolnym zebraniu, ona jest spółdzielna. Więc nie ma jakiejś dominacji dwóch, trzech, pięciu osób. Jak została przeprowadzona dyskusja, czy wchodzimy w program operacyjny, czy nie, no to kilka osób, łącznie z moim gospodarstwem, było w zdecydowanej mniejszości, żeby realizować program operacyjny. Pozostali nie byli tym zainteresowani. Nie, przyczyną nie są jakieś złe relacje. One są dobre, jeszcze raz podkreślę, jest to grupa spółdzielcza, tylko z tego powodu. Dlatego tego argumentu użyłem w wcześniejszej wypowiedzi. A powtarzają mi go sadownicy na każdym kroku. Prezesi grup też mi to mówią. Zarządy grup też mi to mówią. Po to, żeby mieć święty spokój, nazwijmy to z administracją państwową, wolimy poprzestać na tym, co jest. Czyli na tych inwestycjach, które zrealizowaliśmy, na tych obiektach, które mamy, liniach sortowniczych, ponieważ to się raz wreszcie skończy, chcemy mieć święty spokój. Nie być wzywanym, nie być przesłuchiwanym, nie zdawać relacji, nie mieć cofanych decyzji i tak dalej, i tak dalej. Więc powiem jeszcze raz, to niestety idzie to w złą stronę i te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, bo jakimś stworzeniu marki, nie będzie tego w oparciu pokolenia. Bo jeżeli nawet byśmy zrobili z tego ligowo odmianę klubową, zrobili pod to kampanię promocyjną. Znaleźli środki na promowanie marki Ligo na rynkach zewnętrznych i na rynku krajowym. To kto ma dopilnować tego, żeby ta produkcja gospodarstwa odbywała się na odpowiednim poziomie, żeby był terminowy zbiór w odpowiednim momencie, żeby to było złożone do obiektu przechowalniczego, żeby w odpowiednim momencie z tego obiektu było to wyjęte po to, żeby spełniać te parametry, które są na rynku. Bez zorganizowanych form działania sadowników nie jesteśmy tego w stanie zrobić. Jeżeli tych form nie będzie, to będziemy w najbliższych latach producentem najtańszego produktu na rynku, do produktu konwencjonalnego, takiego jak mają wszyscy dookoła, będziemy rywalizować tylko i wyłącznie ceny. Mając najniższą, będziemy sprzedawać do Egiptu, gdziekolwiek indziej. Jak popatrzymy, ja miałem dzisiaj w swojej prezentacji przygotować taki slajd, jaką średnią cenę za jabłko deserowe otrzymują polscy sadownicy, a jaką cenę otrzymują sadownicy w krajach dobrze zorganizowanych, w Unii, w Belgii, w Holandii, szczególnie we Włoszech czy we Francji. To jest gdzieś poziom rzadko sięgający 50%, najczęściej 1/3. Dlatego, że my stosujemy proste metody sprzedaży. Produkt, tanie opakowanie, i rywalizacja ceny na rynku. Daleko tym nie zajedziemy, ale żeby to ruszyć, to bez tych zorganizowanych form, i to nie chodzi o związki, które działają, to tu chodzi o podmioty gospodarcze, o organizacje gospodarcze, które w tym będą zawodnicy. Tutaj to po prostu tego etapu nie przeskoczyło. Struktury Unii Europejskiej, albo jeszcze wcześniej, zanim poszliśmy do struktury Unii Europejskiej, odbywała się w Polsce debata, jak będzie nasz rynek owocowy wyglądał po akcesji. No i chyba optymiści mówili, że
On będzie w 100% stuprocentowym operatorem będą grupy przedproducenckie, to jest nomenklatura wstępnie uznana, później organizacje producenckie. My się w to bardzo mocno zaangażowaliśmy jako Związek Sadowników, ale uważaliśmy jednocześnie, że z różnych przyczyn, nawet przyczyn historycznych, niechęci, obaw, strachu, producenci będą też w klasycznej formie funkcjonowali na tym. I tak też się dostanie. Ja nie będę wracał do błędów. Też chciałbym to, co jak gdyby powiedzieć wyraźnym głosem, to co przed chwilą powiedziała pani profesor Bożena Rosecka. Jak ja rozmawiam z tymi, którzy są uznanymi organizacjami, czy chcieli być, a dzisiaj nie chcą, albo nie chcą realizować programu operacyjnego, to oni za podstawowy powód uznają to, że nie chcą być do czynienia z agencją. Nie chcą po prostu być podmiotem, który będzie notorycznie kontrolowany, który będzie, no nie chcę tu używać jakichś słów politycznie wyjaśnionych, ale który będzie no permanentnie prześladowany kontrolami, przepisami, analizami itd. I od tego uciekają. I ten wskaźnik, który dzisiaj został podniesiony, i tu może pan Witold Mikuda będzie miał inne zdanie, który mówi, że 28% obrotu owocami na rynku odbywa się za pośrednictwem organizacji producenckich. Ja uważam, że dzisiaj jest dużo mniejszy i uważam również, że on jest malejący. Jest reaktywacja na rynku podmiotów, które nie są grupami, tylko są firmami handlowymi. Z różnych podmiotów, z różnych powodów te podmioty na rynku otrzymają, nawet bym powiedział więcej, kupują obiekty, czy wynajmują obiekty albo od syndyków masy upadłościowej, albo od komorników, albo bezpośrednio od grupy producenckiej. To obiekty, które były niedawno obiektami były. Ja nie chcę wskazywać, czy to jest wina sadowników, którzy są w tych grupach, tych, którzy w tych grupach stanowią zarządy, tylko chcę jasno i wyraźnie odpowiedzieć. W moim odczuciu, w naszej organizacji, niestety obserwujemy odwrót od tego procesu. Nie idziemy w kierunku takim, jak jest w krajach Europy Zachodniej, że coraz większa część rynku jest poprowadzona za pomocą grup producenckich, tylko jest odwrotnie. Ja nawet co do tej liczby 28% mam pewne wątpliwości, czy ona jest prawdziwa i czy ona była prawdziwa. Czy ten związek sadownika z grupą jest tylko na podstawie faktów, czy jest na podstawie realnych obrotów. I w moim odczuciu niestety, ja mówię niestety, dlatego że to nie jest właściwy kierunek, będzie to w najbliższej przyszłości jednym z większych problemów w polskim sadownictwie. Nie chcę mówić, że scenariusz jest podobny do tego, jak kilkanaście lat temu czy kilkadziesiąt lat temu miał miejsce w przypadku przetwórstwa, ale dużo na to wskazuje, że jedziemy w tym samym kierunku.